Mójwywiad.pl zaprasza. Witam bardzo serdecznie, Kuba Maj, Mójwywiad.pl. Moim i waszym gościem dla Mójwywiad.pl jest aktorka Alina Szczegielniak, którą bardzo serdecznie witam. Cześć. Alina, naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od pytania, które chyba zazwyczaj pada w wywiadach. Co sprawiło, że zainteresowało cię aktorstwo? Tak naprawdę jest to jedno z cięższych pytań, wydaje mi się, dla każdego aktora, bo nie umiem do końca zdefiniować momentu, w którym się to stało. Na pewno od dziecka korciła mnie scena, lubiłam występować, brałam udział w konkursach recytatorskich. Potem miałam jakieś chwile przestoju, gdzie interesowały mnie też różne inne rzeczy, ale kiedy przyszedł czas podejmowania decyzji, czyli mniej więcej w okresie liceum, stwierdziłam, że coś jednak w środku popycha mnie do tego i poszłam na casting. Pierwszy w swoim życiu, bardzo zestresowana do produkcji, którą robiło w ten czas Teatr Muzyczny w Łodzi, no i dostałam się do takiego zespołu, do takiej grupy i to w zasadzie była moja pierwsza taka, powiedzmy, profesjonalna przygoda z teatrem, no i od tego czasu nie wyobrażałam już sobie życia, może dużo powiedziane, ale no gdzieś tak to czuję, że od tego momentu po prostu stwierdziłam, że chciałabym się z tym związać, no i zaczęłam zdawać do szkół. Niestety nie udało mi się za pierwszym razem, za trzecim razem dostałam się do szkoły krakowskiej i dzisiaj uważam, że jest to dobra dla mnie droga, dobra ścieżka i nie żałuję i tak się to zaczęło wszystko. Do twojej przygody w Teatrze Muzycznym w Łodzi jeszcze wrócimy w kolejnym pytaniu, jednak chcę cały czas pytać ciebie o tą drogę aktorską. Czy można powiedzieć, czy zawsze byłaś pewna swojej drogi aktorskiej? Czy było coś jeszcze, co ciebie interesowało tak mocno, że rozważyłabyś pójście w inną stronę? No i to jest pytanie znowu z serii ciężkie, ponieważ szczerze mówiąc, tak się wszystko w moim życiu poukładało, że w zasadzie wszystko oscylowało gdzieś wokół tematu aktorstwa. Studiowałam przez sekundę na Uniwersytecie Łódzkim filmoznawstwo. Studia te mi za bardzo nie podeszły, ale dzięki temu miałam okazję obejrzeć bardzo dużo filmów. Ta pasja do oglądania, można powiedzieć, że jestem takim kinomanem. Po prostu bez przerwy oglądam, nadrabiam filmy i te klasyczne i staram się też być na bieżąco, także chociaż nie widzę siebie w roli teoretyka, dlatego też szybko, tak jak mówię, zrezygnowałam z tych studiów i zaczęłam gdzieś szukać sobie miejsca, żeby móc praktykować ten zawód, czyli właśnie jakieś grupy teatralne, jakieś... Też muzyka mnie w pewnym momencie bardzo wciągnęła, jestem po szkole muzycznej i gdzieś zawsze się tym interesowałam. Nie mam pojęcia, co by było, gdybym się do szkoły nie dostała i gdzie by mnie dalej powiodło, ale wiem, że przez parę lat w moim życiu byłam bardzo zdeterminowana do tego, żeby jednak w swoim życiu znaleźć to miejsce dla aktorstwa i no i dziękuję, jestem wdzięczna za to, że tak się stało, no bo dzięki temu nie muszę też myśleć o jakichś alternatywach. Przeglądając twoje CV aktorskie, można stwierdzić na podstawie twoich zainteresowań, że jesteś osobą otwartą na wiele nowych wyzwań. Dlatego właśnie pytam ciebie, dlatego właśnie pytałem o to, czy droga aktorska była tym jedynym takim wyzwaniem dla ciebie. Aktorstwo ma to do siebie, co jest w tym zawodzie, wydaje mi się, jedną ze wspanialszych rzeczy, że jest samo w sobie już bardzo różnorodne i szerokie, że tak naprawdę pasja związana z muzyką jest przydatna w aktorstwie, że 5 lat temu nauczyłam się jeździć konno, potem przez 3 lata też starałam się przynajmniej raz w roku jeździć na obozy konne, ale też jest to zawsze, może być przynajmniej powiązane z tym zawodem, także mam wrażenie, że wszystkie rzeczy, którymi gdzieś tam się interesowałam, czy właśnie oglądanie filmów, czy sport, czy muzyka, mieści się w zakresie działalności aktora, co jest wspaniałe, dlatego, bo nie ogranicza, tylko wręcz poszerza cały czas to pole zainteresowań i chyba tyle. A teraz właśnie ten debiut aktorski, bo rozumiem, że Teatr Muzyczny w Łodzi i tam zagrałaś w spektaklu Zemsta Młodych Wilków. Czy to był twój debiut aktorski, czy to była już jedna z ról, które zagrałaś w tym teatrze? I mówiłaś również o tym, że byłaś w pewnej grupie, jeśli rozumiem, takiej grupie teatralnej w Łodzi, jeśli dobrze zrozumiałem. Opowiedz o tym epizodzie. Już wszystko tłumaczę. Tak jak mówię, w liceum, to była chyba 3 klasa albo 2, kiedy zaczęłam wracać w swojej głowie i w swoich pragnieniach do aktorstwa, poszłam na casting, który właśnie ogłoszony został przez Teatr Muzyczny, przy którym działała grupa teatralna Verde. I na tym castingu, pierwszym w swoim życiu, na którym się bardzo stresowałam, dostałam się właśnie do tej grupy, która działała przy Teatrze Muzycznym. Teatr Muzyczny w tamtym czasie nie miał swojej siedziby, był rozrzucony po różnych miejscach w Łodzi, więc za każdym razem do każdego projektu, do każdego spektaklu szukali sobie innej sceny. I czy to był mój debiut aktorski?
aktorski, nie wiem, bo wszystko to było jeszcze przed szkołą, gdzie można powiedzieć byłam amatorką, więc na pewno była to moja pierwsza przygoda z jakimś profesjonalnym podejściem do teatru. Mieliśmy zajęcia ze śpiewu, z tańca. To wszystko skończyło się właśnie premierą spektaklu Zemsta Młodych Wilków, który był po prostu kompilacją piosenek z opery Za Trzy Grosze i to była pierwsza część, gdzie po prostu w takim mocno musicalowym stylu śpiewaliśmy te piosenki, a druga część to była już mocno klasyczna, Śluby Panieńskie, gdzie grałam Klarę. I tak to wszystko wyglądało, to była jednorazowa akcja, to był tylko jeden pokaz w łódzkiej wytwórni Toja i w zasadzie tak się skończyła ta przygoda, trwała ona przez pół roku, ale była to na pewno bardzo ciekawa i rozwijająca rzecz, a na pewno inspirująca dla mnie o tyle, że rzeczywiście utwierdziłam się w przekonaniu, że jest to kierunek, którym chciałabym podążać, bo po prostu pokazali mi, jak to wszystko od kuchni wygląda. Przygotowanie spektaklu, praca nad rolą, nad ciałem, nad głosem. Pomimo, że pochodzisz z Łodzi, dostałaś się, teraz nazywa się ta szkoła Krakowska Akademia Sztuk Teatralnych. Ty jak poszłaś do tej szkoły, to miała chyba jeszcze inną nazwę, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest innym słowem ta sama szkoła. Mam do ciebie pytanie dotyczące tego, jak wspominasz samą szkołę i co skłoniło cię do tego, aby przenieść się do Krakowa, choć pochodzisz z Łodzi. Zdając do szkoły, w roku, w którym się dostałam, zdawałam do Łodzi, do Warszawy, do Wrocławia i do Krakowa, więc w Łodzi rzeczywiście miałam ostatni finałowy etap egzaminów, ale już wcześniej, przed szkołą, mieszkałam w Krakowie i zakochałam się w tym mieście, więc kiedy znalazłam się na liście przyjętych do Krakowa, bez zastanowienia, bez mrugnięcia okiem wybrałam to miasto, ponieważ, tak jak mówię, gdzie się pokochałam, dobrze się tutaj poczułam. Też wtedy w mojej wyobraźni szkoła krakowska była szkołą najlepszą ze względu na pedagogów, jacy tutaj uczą, na aktorów, których podziwiałam na scenie, więc można powiedzieć, że spełniło się moje marzenie, dostałam się do wymarzonej szkoły, którą dzisiaj również z czystym sumieniem nazwę wymarzoną, okazała się taką, było to wspaniałe 4,5 roku mojego życia, nauczyłam się bardzo wiele, poznałam wspaniałych ludzi od swojej grupy, po studentów starszych lat, do pedagogów, do aktorów, otworzyło mi to bardzo jakieś przestrzenie, których wcześniej nie znałam i w swojej głowie i wyobraźniowo, więc ja jestem po tej stronie, że szkoła jest miejscem wspaniałym. Oczywiście są podczas szkoły przez 4 lata niemożliwością by było, żeby zawsze było dobrze. Są kryzysy, są jakieś gorsze i lepsze semestry, dni, czasem nawet lata, ale ogólnie rzecz biorąc dzisiaj już jako dyplomowana aktorka obroniona miesiąc temu stwierdzam, że szkoła krakowska była dla mnie miejscem wspaniałym, drugim domem i jestem wdzięczna, że mogłam się w niej uczyć. Studia aktorskie uznawane są za niezwykle wymagające, to wie każda osoba, która zmierzyła się z tym tematem. Powiedz, jak zmieniły ciebie studia jako człowieka? Na pewno nauczyłam się wiele pokory, empatii, spojrzenia na drugiego człowieka przez to, że pracujemy non-stop na samych sobie, na partnerach, na kolegach z grupy. Otwiera się jakaś bardzo mocna empatia, wyczulenie i chęć obserwacji drugiego człowieka. Myślę, że dojrzałam podczas szkoły, po prostu. Zdawałam, dostając się do szkoły, miałam 20 lat, byłam młodą osobą, dosyć taką szaloną, powiedzmy, a szkoła trochę mnie ustabilizowała w dobrym tego słowa znaczeniu i nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Jestem świeżo po szkole i ciężko mi chyba, jeszcze nie mam tej perspektywy, z którą mogłabym powiedzieć, co ta szkoła rzeczywiście mi dała, ale na pewno wyszłam z niej jako taki pewny siebie człowiek i chyba tyle, a na razie nie wiem. Myślę, że za 5 lat będę mogła stwierdzić, co tak naprawdę szkoła mi dała i co z niej wyciągnęłam. No to gdy się spotkamy za 5 lat, to myślę, że już będziemy mieli taką fajną, ciekawy temat do rozmowy. Jako aktorka bardzo chętnie bierzesz udział w konkursach piosenki aktorskiej. Tak naprawdę wzięłam udział w jednym takim konkursie, czyli Pamiętajmy o Osieckiej. Była to dosyć spontaniczna decyzja, bo rzeczywiście lubię tę formę piosenki aktorskiej, tę formę przekazu, tę formę bycia na scenie. O tym też napisałam pracę magisterską o współczesnej piosence aktorskiej w Polsce. Jest to na pewno jakaś arena, która mnie ciekawi i tak jak mówię, spontanicznie podjęłam decyzję o udziale w konkursie Pamiętajmy o Osieckiej. Miałam to szczęście, że dostałam się do ścisłego finału i była to wspaniała przygoda. Polecam każdemu, bo naprawdę to są warsztaty. Wtedy też miałam okazję spotkać się po raz pierwszy z profesjonalnym zespołem, z różnorodną
trudną publicznością, bo koncerty były i w Sopocie, i w Poznaniu, i w Warszawie, więc rzeczywiście była to duża lekcja po prostu bycia na scenie, radzenia sobie czasami z jakąś niedyspozycją głosową, ze stresem, z różnymi takimi rzeczami, więc tak, korci mnie oczywiście udział w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Na razie jeszcze się do tego nie zabieram, bo wydaje mi się, że tutaj to już wymaga większego przygotowania, jakiegoś pomysłu, ale tak, jest to na pewno dziedzina aktorstwa, jeśli tak to można nazwać, która mnie bardzo ciekawi, interesuje i inspiruje, czyli właśnie wyrażanie siebie za pomocą piosenki. Można ciebie zobaczyć na wielu krakowskich scenach. W Teatrze Barakach grasz w spektaklu My Dzieci z Dworca Zoo. Spektakl ważny, można powiedzieć na nowo w jakiś tam sposób aktualizowany. Powiedz, w twojej ocenie, w czym najmocniej tkwi siła tego spektaklu i tej książki, można powiedzieć, z której wychodzą te interpretacje spektakli? Jest to rzeczywiście dla mnie bez przerwy zaskakujące, że spektakl ten nie traci publiczności, że za każdym razem, kiedy go gramy, mamy komplety widowni, często są dostawiane miejsca, bo spektakl jest grany już od 2 lat, a rzeczywiście ta ciekawość tym tematem i tym spektaklem nie gaśnie. Nie wiem, tak naprawdę ciężko mi stwierdzić, z czego to wynika. Wydaje mi się, że zawsze takie tematy, powiedzmy, lekko zmarginalizowane, jak właśnie uzależnienie od narkotyków, w ogóle uzależnienie, wydaje mi się, jest dosyć ciekawe do obserwacji. Na pewno jest też to spektakl o takich zwykłych emocjach, o jakiejś samotności, o potrzebie miłości, o potrzebie znalezienia sobie jakiegoś miejsca w świecie. Akurat no, tutaj opowiadamy o bardzo konkretnej grupie osób uzależnionych od narkotyków i w ten sposób radzących sobie z rzeczywistością. Wydaje mi się, że ten spektakl ma siłę w tym, że jest wbrew pozorom dosyć prosto skonstruowany, że dociera do widzów, podejrzewam, od 18 roku życia i do tych starszych również, że jest dosyć uniwersalny i może to o to chodzi. No wiem, że ta sama ta książka Dzieci z Dworca Zoo jest do dzisiaj chętnie czytana, znajduje się na liście najchętniej czytanych książek, więc coś musi być w tym temacie, co ludzi przyciąga, korci i dobrze dla nas. A czy nie wydaje ci się, że czasy się zmieniają? Owszem, ale jest coraz więcej uzależnień się pojawia. Można też to powiedzieć, że to są uzależnienia nowe, bo to są uzależnienia też, ja bym to nazwał, nie tylko te, do których odwołujemy się najczęściej, ale też te, o których możemy powiedzieć, że są elektronicznymi uzależnieniami, czyli uzależnienie od komputera, uzależnienie od smartfonu, już można powiedzieć bardziej doraźnie. Czy nie wydaje ci się, że to też ma pewne taki wpływ, takie zjawiska mają wpływ na to, że przy nowszych czasach człowiek staje się jeszcze coraz bardziej taki wyalienowany, wyobcowany i czy to też nie łączy się z tym, że siła takich spektakli jest, ma swoją moc i wymowę? Bardzo możliwe, tak. To jest ciekawe, co teraz powiedziałeś, bo rzeczywiście każde uzależnienie jest jakiegoś rodzaju ucieczką, prawda, od rzeczywistości. Właśnie zamykamy się w grach komputerowych, zamieniamy spotkanie z drugim człowiekiem na jakieś telefoniczne połączenia, szukamy sobie partnerów przez aplikacje randkowe. Rzeczywiście mocno to weszło do naszego życia i jest właśnie wbrew pozorom dużą alienacją. Człowiek się wycofuje, staje się coraz bardziej samotny i może rzeczywiście taki spektakl jak Dzieci z Dworca Zoo o uzależnieniu takim, powiedzmy, typowym, narkotykowym, na pewno może się przełożyć na coś takiego. Jest to obserwacja jednak właśnie ludzi wycofanych, straszliwie samotnych, smutnych, których przygniata to uzależnienie, które rzeczywiście ma różne twarze i myślę, że słusznie mówisz o tym, że technologia też stała się dla nas, współczesnych ludzi, jakimś uzależnieniem, które w zasadzie skutki ma te same, czyli oprócz może no, tych zdrowotnych trochę mniej, ale skutki w jakimś alienacji, w osamotnieniu, w ucieczce od rzeczywistości. Zauważ też, tak myślę sobie też o tym, że Dzieci z Dworca Zoo, pomimo swoich uzależnień, oni próbowali podjąć walkę z tym negatywnym systemem, z tą samotnością, tylko że to było takie złudne. Co mogłabyś powiedzieć o swojej postaci, którą grasz w tym spektaklu? Moja postać to jest postać tak zwana drugoplanowa, taki mocny drugi plan, czyli Babsi, tak ma na imię, i jest to dziewczyna, która, powiedzmy sobie, wchodzi w ten świat narkotyków z impetem, bez hamulców, która gdzieś jest tym zafascynowana i nie widzi w tym nic złego, wręcz w pewnym momencie jedyną jej rzeczywistością staje się świat narkotyków i wydaje mi się, że jest już na tyle w tym uwięziona, że nie widzi w ogóle nic poza tym. Tak jak ta główna bohaterka, Christian, której wspomnienia są właśnie materiałem Dzieci z Dworca Zoo, szuka cały czas ucieczki z tego, widzi w pewnym momencie jakieś złe rzeczy, które powodują
powoduje to uzależnienie, to tak moja babci jest w tym świecie całkowicie pochłonięta, uważa to za świat dobry, za świat kolorowy, za świat lepszy niż ten rzeczywisty. Ma jakiegoś rodzaju fascynację śmiercią, podejrzewam, że to z tego wszystkiego się bierze. Jest ona też najmłodszą postacią. Wedle książki miała 15 lat, kiedy niestety przedawkowała narkotyki i umarła. Także jej uzależnienie musiało się zacząć w wieku lat 13 i może też dlatego z takim totalnym oddaniem, bez myślenia o jakichś konsekwencjach, o rzeczywistości, w to wpadła i pokochała gdzieś ten stan, który dają jej te narkotyki. W tym roku z kolei w krakowskim Teatrze Nowym miała miejsce premiera spektaklu Kobiety objaśniają mi świat. Można o nim powiedzieć, że jest na pewno manifestem kobiecości. Jak myślisz, kim jest w tym wszystkim twoja postać i czy rzeczywiście tu chodzi o manifest kobiecości? Przede wszystkim tutaj nie do końca gramy postaciami. To są, raczej przedstawiamy, nie wiem, czy jest to manifest kobiecości, ponieważ reżyserka Iwona Kępa wzięła za materiał do tego spektaklu wywiady, artykuły przeprowadzone z kobietami, które w jakiś sposób nadal są bardzo małej społeczności. Są to często tematy tabu, więc oddała trochę głos ludziom, kobietom, które tego głosu na co dzień nie mają. Są to matki, które nie chcą być matkami. Jest to historia, którą akurat ja opowiadam, o dziewczynce gwałconej przez księdza. Są to tematy operacji plastycznych, są to tematy prostytucji, czyli rzeczywiście bardzo kobiece tematy, ale jednak mocno na marginesie jakiegoś życia społecznego. Bardzo rzadko się o tym rozmawia w takim dyskursie oficjalnym i szerokim, tylko są to rzeczywiście postacie, które na co dzień tego głosu nie mają i dlatego też trudno mi mówić o jakiejkolwiek mojej postaci, bo to jest raczej oddawanie głosu w poszczególnej części spektaklu, poszczególnym kobietom, które opowiadają nam kolejne aspekty swojego życia, swojej kobiecości. Czy jest to manifest? Nie wiem, na pewno ma to przez to, że jesteśmy bardzo bezpośrednio ustawione do publiczności, to ma to oczywiście jakiś wyraz takiej bezpośredniej wypowiedzi. Nie nazwałabym tego może do końca manifestem właśnie dlatego, że nie idziemy na żadne barykady, tak naprawdę z niczym nie walczymy, tylko przedstawiamy jakiś kalejdoskop różnych postaw, różnych rzeczy, o których się może nie do końca mówi. Wszystko to ma formę jeszcze takiego koncertu rockowego, więc starałyśmy się, żeby to było jak najbardziej przystępne i żeby właśnie tutaj z niczym nie walczyć, tylko wręcz odwrotnie doprowadzić do jakiejś tolerancji i poszerzenia po prostu pola widzenia. Rozumiem, że ten koncert rockowy to jest taka forma emocjonalnego wyrzucenia swoich uczuć, tak? Można tak to też określić? Myślę, że tak, ponieważ każda ze scen mówionych aktorskich jest dosyć formalna. Jesteśmy za każdym razem w bardzo właśnie sformalizowanych, wręcz technicznych ustawieniach scenicznych, a piosenki pomiędzy tymi częściami są z kolei bardzo wolne, bardzo właśnie emocjonalne, więc tutaj możemy wyrzucić gdzieś emocje, które nas się kumulowały podczas rozgrywania bardzo sformalizowanych i gdzieś tam powiedzmy technicznie ze sobą powiązanych scen. Więc myślę, że tak, że na pewno muzyka tutaj niesie ze sobą ten ładunek emocjonalny, którego w scenach starałyśmy się unikać, no bo nie mamy dostępu też do emocji, jakie te kobiety mają naprawdę, więc nie chciałyśmy tutaj odgrywać jakichś sztucznych stanów. Alina, chciałbym Ciebie zapytać tak na sam koniec naszej rozmowy, co mogę Tobie życzyć na przyszłość i co by Ciebie najbardziej ucieszyło w tak najbliższym czasie? No cóż, no powiem szczerze, że jeśli tak jak od 4 roku gdzieś udaje mi się mieć kontynuację zawodową, kontynuację w pracy, gdyby było tak dalej, byłabym przeszczęśliwa, więc możesz mi życzyć po prostu tego, żebym dalej rozwijała w ten sposób swoją drogę aktorską, jak to się dzieje i będzie wtedy super. Tego Ci życzę z całego serca. Dzięki. Wydaje mi się, że ta kontynuacja cały czas będzie, czego jestem pewien. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Moim gościem dla mójwywiad.pl, moim i Waszym gościem była Alina Szczegielniak, której bardzo dziękuję za rozmowę. No i życzę tego, aby o Tobie było coraz głośniej. Bardzo Ci dziękuję, mi również było przemiło. Cieszę się, że byłeś tak przygotowany i z tych pytań, które mi zadałeś dawno, nie miałam okazji na parę z tych pytań pomyśleć i się zastanowić, więc dla mnie też to była przyjemność. Bardzo Ci dziękuję. Zachęcam do subskrybowania i odwiedzania strony mójwywiad.pl. Zapraszam, Kuba Maj.